Zimno jest. Musiałem sobie światło w oczy wprowadzić wręcz, żeby coś było widać. Jest zimno, jest i ciemno jest. W zasadzie nie jest tak późno jakoś strasznie, ale już jest bardzo ciemno. Zachmurzone jest niebo, w związku z tym nie widać żadnej gwiazdki. Znaczy to nie wpływa na powiększenie ciemności w żadnym razie, ale... Cześć, witam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzień wam mija nie najgorzej. Wiem, że troszkę jestem opóźniony, jeżeli chodzi o poranne roki, ale to dlatego, że mam bardzo dużo zajęć, jeżeli chodzi o nagrywanie gier. Było dużo premier. Ja się bawię doskonale. Jeżeli chcecie mnie zobaczyć częściej, no to zapraszam na moje serie z Assassin's Creed Origins, z Wolfensteina. Tam jest dużo fajnych historii, może was zainteresują. A może nie. Moja rodzina na górze się uczy, a ja sobie nagrywam vloga. Dzisiaj dostałem maila od jednego z moich widzów. Ja bardzo dziękuję za te maile, takie często tam są interesujące historie. Tą akurat mogę częściowo opowiedzieć. To jest prośba o radę, więc najpierw opowiem wam tą historię, potem powiem wam, jak się zapatruję na rady dawane przeze mnie, a potem sobie jeszcze może pogadamy o innych rzeczach. Dzisiaj będzie tak bardzo statycznie, bo żebym się za bardzo nie przemieszczał, mam kamerę na statywie, więc sięgam po nas kolejny poziom profesjonalizmu we vlogach czy coś. Nie, ale dobra, do rzeczy. Więc napisał do mnie młody człowiek, który ma 25 lat, jest inżynierem. Chyba jeszcze mu drugi stopień jakieś egzaminy musi robić, żeby magisterkę zrobić. Tak to tam u ciebie wygląda, mój drogi widzu. Tak czy inaczej, powiedział, że pracuje... Nie będę opowiadał szczegółów, żeby nie przybliżać. Pracuje w takim korporacyjnym trochę trybie, w fabryce i... Znaczy fabryka to też raczej jako inżynier na takim stanowisku bardziej kreatywnym niż na przykład, nie wiem, robienie czegoś własnymi dłońmi. Tak czy inaczej, pracuje po 10-12 godzin, bardzo dobrze zarabia, ale zupełnie mu ta praca nie leży. Też miał jakiś pościsk miał niedawno, w związku z tym szef jest na niego bardzo obrażony i nie dostał premii i generalnie atmosfera jest nieprzyjemna. I jest strasznie niezadowolony z tej pracy, więc młody człowieku, masz 26 lat, jeżeli już w tym momencie... Znaczy teraz opowiem wam coś innego, bo już miałem radzić, a teraz opowiem wam o radach. Rady dla mnie są bardzo proste do udzielania, ponieważ nie wiem, czy się dla was to, co powiem, potoczy dobrze, czy źle, więc zupełnie spokojnie mogę mówić, co myślę. Ewentualnie jak wam źle z tego powodu się stanie, no to mnie nie dotknie, nie? Znaczy byłoby mi przykro, ale... Więc udzielanie rad jest najprostszą rzeczą na świecie, ale też mówią ludzie, że najgorszą możliwą jest dawanie rad, więc nie radzę słuchać. Ale gdybym się znalazł w takiej sytuacji, to oczywiście bardzo jest trudno podjąć taką decyzję, ale jeżeli masz 26 lat i już teraz jesteś zmuszony do robienia czegoś, czego nie lubisz, to potem twoja sytuacja się nie poprawi wcale. Ten widz też mi powiedział o tym, że pracuje w mieście, że sam mieszka, czyli wraca zmęczony po pracy po tych 10-12 godzinach do pustego mieszkania i to w ogóle nie jest żadna frajda i to nigdy nie będzie frajda. Ja bym to rzucił w cholerę, ja bym pieprznął tym i bym się zajął czymś innym. Próbowałbym poszukać innego wyjścia i nie pakować się w to, co w wieku 26 lat już ci nie sprawia przyjemności. Ten młody wiek między 20 a 40, to jest, ja wiem, że bardzo ciężko jest znaleźć pracę, którą się lubi i bardzo ciężko jakby spełniać swoje pasje, bo to no naprawdę, to trzeba mieć dużo szczęścia. Natomiast absolutnie nie należy się pakować do takiej roboty, która sprawia, że jesteś nieszczęśliwy już w takim młodym wieku, więc naprawdę, rzuć to w cholerę, nie? A jeżeli szefostwo ci narzuca projekty, których nie jesteś w stanie wykonać ze względu na dużą ilość pracy, no to niech się w dupę pocałują, a nie żeby się jeszcze kurde koleś obrażał. No na Boga, to jest... No, zupełnie inne zależności powinny panować w firmie. Jeżeli się nie wyrabiasz z jakimś projektem, to mówisz, że się nie wyrobisz, bo masz za dużo zajęć. I koleś mówi, okej, no trudno się mówi. Najwyżej mówi ci, że premii nie dostaniesz, ale na Boga nie powinien się na ciebie obrażać, nie? To nie jest tak, że spóźniłeś się na Wigilię i dziadek jest na ciebie obrażony, no na Boga. Zupełnie inne zasady powinny tam panować, nie? No właśnie. Mały zwrot akcji, postanowiłem się odwrócić, żeby wprowadzić urozmaicenie na ekranie. Mam nadzieję, że kawa i herbatka smakują, bo ja wiem, że to jest poranek. Czasami ja nie mogę uwierzyć, że do tej pory zdarzają się takie sytuacje, że ktoś mówi: ej, nie wierzę, żebyś tego vloga nagrywał o 5:30 rano. U mnie już o tej porze jest ciemno, u ciebie jest jasno. No litości, przecież wiadomo, że ja tego vloga nagrywam trochę inaczej. Już samo obrobienie go, dodanie muzyczki, to, że ta muzyczka tam leci w tle, to nie YouTube robi, ja muszę trochę nad tym posiedzieć. To tak, i chciałem jeszcze powiedzieć, zaraz, co ja... Aha, no
to wiadomo, że może być u mnie jasno, jeżeli to robię w ciągu dnia. No na Boga! Ja wiem, że są ludzie, którzy oglądają Klan i myślą, że tam są doktorzy i potem spotykają ich na ulicach i mówią: panie doktorze, tu mnie coś w kostce boli, może by pan coś doradził, nie? Tak jak tam są aktorzy, tak i ja nie nagrywam o 5:30 na żywo tego vloga, tylko nagrywam go wcześniej, z wyprzedzeniem. No zlitujcie się nade mną! Nie mogę uwierzyć, że tacy ludzie się przytrafiają. I to o 5:30 rano! Bo to takie komentarze bywają właśnie bardzo wcześnie. Ale pozdrawiam was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że to w takich przypadkach, że jednak trochę logiki przybędzie z wiekiem. Ale dobra, kolejne rzeczy właśnie. Ostatnio bardzo dużo się mówiłem na moim Facebooku, w sensie nie u mnie, ale wśród moich znajomych, coraz częściej mówi się o tym, że dzieci mają za dużo lekcji w szkole i za dużo obowiązków w domu. Ja przyznaję, to jest fakt, planowałem, nosiłem się z nagraniem takiego sfrustrowanego vloga na ten temat, bo my musimy z synem, znaczy głównie moja żona, ale po 4-5 godzin dziennie spędzać przy nauce. On przychodzi ze szkoły, ma chwilę na odrobinę rozrywki, a potem siada do lekcji i siedzi do wieczora. Ja nigdy bym nie przypuszczał, ja zawsze się martwiłem o to, że nie będę miał czasu pójść z moim synem na basen czy gdzieś wyjść, żeby piłkę pokopać, bo mam tyle zajęć, a się okazuje, że to on nie ma czasu, żeby wyjść na basen, żeby się spotkać z kumplami, bo ma tyle lekcji, tyle zajęć, tyle sprawdzianów i tyle kartkówek. Doszło już do takiej sytuacji, że jest jakiś limit sprawdzianów. Nie wiem, czy wam opowiadałem tę historię, ale jest jakiś limit sprawdzianów i jak nauczyciel się zorientuje, że sprawdzianów limit został w danym tygodniu przekroczony, to robi kartkówkę zamiast tego. Ale i tak jest zapieprz. Jakiś porąbany system w ogóle jest teraz w tych szkołach. To jest niemożliwe, żeby dziecko w czwartej klasie tyle czasu spędzało na nauce, a słyszałem, że w siódmej klasie jest jeszcze gorzej. Że są dzieciaki, które mają po 40 godzin lekcji. To jest po prostu niemożliwe. Nie wiem, jak... Wiecie, że przy takiej ilości nauki, przy takiej ilości godzin, to nikt się niczego nie nauczy, że to jest jakaś durnota, że trzeba to dawkować, że ta wiedza, po pierwsze tą wiedzę należałoby polubić, żeby ją w ogóle zapamiętać. A to jest naucz się i zapomnij. I to jest, za moich czasów mówiło się, że większość nauki to jest naucz się i zapomnij, ale mimo to pewne rzeczy się pamiętało. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, by mój syn był w stanie zapamiętać to, co się dzieje na tylu lekcjach, zważywszy na to, jak dużo nauki ma w domu. To ten mózg jego nie jest rozwinięty do tego stopnia, by taki natok informacji pomieścić. Więc to jest szkoła, która nie uczy niczego, za wyjątkiem wkuwania automatycznego i zapominania automatycznego. To jest tragedia. Ten system nie ma prawa działać. I założę się, że dzieciaki, które kończą szkołę dzisiaj, to mają znacznie mniej wiedzy niż dzieciaki w moich czasach, kiedy my byliśmy dzieciakami. Dobry wieczór. Kolejny zwrot akcji. Ja w ogóle już mnie plecy bolą. Mam statyw, który jest całkiem solidny, ale nie jest wystarczająco solidny. Nie jest wystarczająco wysoki. Ja musiałem się pochylać teraz. O, rozprostujemy plecki. O, jak dobrze. Więc, moi drodzy widzowie, byłem w niedzielę o 10 rano z synem w kinie na torze. Jak ktoś śledzi mojego Instagrama, co polecam, bo tam są same cudowne selfiki w stylu takim... Ja robię tak... Nie, jakoś tak... takie robię. Większość moich selfików wygląda tak samo, bo mam jeden profil ładniejszy od drugiego. Więc nie polecam mojego Instagrama, ale jeżeli ktoś jest zaciekawiony, to może rzucić okiem. Więc na Instagramie informowałem. Poszedłem na tora z dubbingiem, żeby mój syn dobrze wszystko rozumiał. I to jest bardzo dobry film. Polecam gorąco, jeżeli ktoś takiej rozrywki niezobowiązującej szuka, to Thor powinien mu się spodobać. Natomiast chyba nie polecam wersji z dubbingiem. Nie dlatego, że jest zła. Ona jest bardzo dobrze zrobiona, są fajnie dobrane głosy. Lip sync, tak to się chyba mówi, nie? Jest świetnie zrobiony, nawet czasami człowiek zapomina, że to jest dubbing, ale w Thorze jest bardzo dużo zabawnych tekstów. Śmiesznych, takich powiedzonek, nawiązań do poprzednich filmów. I w języku polskim one zupełnie nie działają. W języku polskim to jest zasyp sucharów. Oczywiście to była taka pora, że mnóstwo dzieciaków było na tym filmie, więc dzieciaki wybuchały śmiechem. Ale jeżeli ktoś przekroczył ten dramatyczny wiek 12-13 lat, to się raczej nie będzie dobrze bawił, bo są suchary straszne, nie? Więc będzie tak... Może będzie uśmiechnięty, ale będzie kręcił głową tak z delikatnym niesmakiem. To jest taki bajkowy... To są suchary dla siedmiolatków. No to wyobraźcie sobie, nie? Więc... Ale film sam w sobie super. Świetny. Walka Thora. Teraz... To nie będzie duży spoiler, bo to było we wszystkich trailerach. Ale walka Thora z Hulkiem. O, jakie to było piękne. Jeżeli ktoś lubi komiksowych bohaterów, to ubawi się setnie.
No cóż, pozdrawiam was bardzo serdecznie, wystarczy. Myślę, że rozgadałem się znacznie dłużej niż planowałem. Bardzo uroczy wieczór, chociaż zimno zaczyna się robić. Trzymajcie się! Hej, hej! Selfika trenuję, nie? Na okładkę.